Witam w kolejnym wydaniu Gotuj z Bożenką. Jak widać, nie będzie gotowania, będzie wielkie picie. Jest upalnie na dworzu i dzisiaj robimy taki orzeźwiający drink, który nadaje się na przyjęcia, na ciepłe popołudnie, a mianowicie jest to sangria. Można robić sangrię z białego wina, jak również z czerwonego. Ja dzisiaj mam słodkie czerwone wino hiszpańskie i co będziemy potrzebowali. Oczywiście soki, sok ananasowy, pomarańczowy i owoce. Jak widać, mam truskawki, mam jeżyny, czereśnie, pomarańcz, cytrynka i lemonka. Bardzo prosty drink, szybko się robi. Pierwsze co zrobię, to wleję to hiszpańskie czerwone wino. Sangria oczywiście będzie wzmocniona alkoholem, niedużą ilością. Mam tutaj jeżynową brandy. Można, jeśli byście nie mieli brandy, można dodać rum. Też robiłam z rumem. Mamy tu butelkę wina. A wszystkie składniki i proporcje oczywiście będą podane pod filmem. Teraz muszę odmierzyć brandy, bo tu naprawdę mówiłam, tego będzie niedużo. I to jest, jakby nie było, wszystko jest słodkie. Te soki, te owoce, i można podawać to na lodzie, a równie dobrze można użyć wodę sodową. I teraz tak, powinnam, skoro już zaczęłam od płynów, to wkładam płyny wszystkie. Ananasowy sok, sok z pomarańcza, no i teraz owoce. Pomarańczyk, cytrynki, lemonki. I teraz powrzucamy wszystkie te truskaweczki, co tu widać. Można dołożyć jeszcze pokrojone brzoskwinie, pokrojoną gruszkę, jabłko, co każde są różne wariacje tych drinków. No i teraz muszę zamieszać. Drink nasz jest gotowy. Teraz tak. Albo wkładamy do lodówki i czekamy, aż nam się porządnie schłodzi, bo najlepszy, kiedy jest zimny, albo wkładamy sobie owoce na lodzie do szklaneczki i zalewamy sangrią. Czas na degustację. Drink się troszeczkę schłodził na lodzie. Wino, przepraszam. Jest bardzo dobra, ale pamiętajmy o tym, że albo wkładamy ten cały dzbanek do lodówki i czekamy, aż on nam się schłodzi, albo robimy tak, jak ja zrobiłam, która nie mogła się doczekać i podałam go na lodzie. A jest to słodki drink. Pamiętajmy o tym, że jest to oryginalny hiszpański przepis. A wino było słodkie, do tego dodaliśmy likier słodki. Na pewno będzie Wam smakował. A jeśli jest za słodki, możecie dodać wodę gazowaną. A to już zależy od Was. Dobierzcie do swojego odpowiedniego smaku. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Pamiętajcie, zapiszcie się na mój kanał i do zobaczenia wkrótce na następnym drinku. Bye, cheers!